O, jakżeż smerfastycznie teraz mam rolę błazna. Widzowie, kto wie, ten wie, ale w dużym skrócie jest to taka rola, w której wspólniki muszą mnie wydupcyć z gry, a wtedy wygram. Patrzcie, generalnie to miejsce jest kozackie do łapania oszustów, bo mamy tutaj podgląd na trzy węty. Wystarczy czekać i czyhać na jakiegoś intruza, może akurat coś ciekawego się odwali. W tym odcinku zobaczycie wiele gier błazna, takie jak Bram Wisiem oraz jak gra Wenku. Napiszcie w komentarzu, która wam się najbardziej spodobała, ok? Miłego oglądania, wspólnicy. Jak tytuł? No to spierdzielanko przed śliwkowym intruzem, który wylazł, na pewno mnie widział, tylko byleby mi prądu nie zgasił. O, klopsiki, jeszcze drzwi mi zawarł. Ale mi się łapy trzęsą. No to zaoramy przed nim na drabinę, bo jak mnie zadźga, to mam po jesterze, trzeba mu jakoś uciekać. Ej, dobra, bo on mnie goni po tej drabinie, niech spada na drzewo. Nie będę na niego donosił, bo chcę wygrać tą grę jako jester, ale za to muszę unikać go niczym ognia. No napraw ktoś ten prąd szybko, proszę. Stój, po co on guziora kliknął? Czerwony jest oszustem. Nie umiał mnie złapać, to kabluje na mnie, to będę żnąć głupa. Czemu? Co? Wlazł do węta w... Lol, kiedy? Czerwony, coś śmierdzisz. Ej, bo ja obserwowałem czerwonego na początku i on w ogóle tasków nie robił, tylko lata jak cymbał po mapie. Może jest jesterem, tego nie wiemy. O, właśnie, tak, jestem jesterem, to co robimy? Ale ja widziałam, że on węta używał. Czerwony, co ty na to powiesz? Serio, zaufajcie mi. Nie broni się, to go wywalmy. Dobra, wywalamy go, polazł gdzieś sobie pajac. Dobra, lecimy do laba i zrobimy wyliczankę, kogo wywalamy. Rudego zostawmy w sumie, niech sobie żyje wspólnik w spokoju. Dobra, na tego czarnego zwalimy winę tako z buta. Spotkanie zrobione, to teraz udawamy pajaca, wspólniki, bo czarny mnie gonił przez całą rundę. Nieprawda, czemu kłamiesz? Nie kłamie. Jeszcze mi drzwi zamknąłeś, ale uciekłem drugą stroną. Może dajmy skipa, jak nikt nie zginął. Wiem na 100%, że on jest. Ufamy czerwonemu? Nie wiem. Dobra, jak nie, to go później wywalimy. Okej. Ale to nie ja, do cholery jasnej. Aha, że co? Nie gadajcie, że on był impostorem, ale mam pecha. Mam przed sobą uczciwego wspólnika, który dzielnie wykonuje zadanka, pobiegam za nim z nudów. Okej, jeszcze teraz leci wyrzucić syf z kuchni do kosza, ciekawe co. Aha, o ja pierdol, co jest? Widocznie ziomek od razu za ścianą obok był i szybko znalazł trupa. 100% ja będę podejrzanym. Gdzie? Kto? Słuchajcie, bo wyciągałam te fotki w main hallu. No i co z tego? No i gdy biegłam w kierunku engine rooma do góry, w main hallu otworzył się, no i biegnę dalej, a tam czerwony obok trupa nie zdążył wejść do klapy z powrotem i zabił. Standardowo siedzimy cicho jak mysz pod miotłą, chłe chłe chłe. Wow, czerwony. Czerwony, masz coś na swoją obronę? Czerwony jesteś? Chyba go nie ma z nami na czacie. To dawajcie na niego, okej. Okay. Dobra, miałem awka, to nie ja, ej, za późno. No i chyba będzie wygrana dzięki chłe chłe chłe. Radośnie, to dostałem egzekutora na białego. Good evening. W takim bądź razie na początku pofejkujmy taski. Okej, okay, kamerownik się na nas prawdopodobnie gapi. Zobaczmy na witalsach, czy dalej wszyscy żyją. Zgaszenie prądów. O, ale szybko ktoś naprawił PogChamp, możliwe, że inżynier. Jeszcze wstecznego biega ktoś wrzucił? W takim momencie teraz oszuści przeważnie zabijają, jak wiadomo, że mamy Time Lorda. Oć, no i wykrakałem. No to biały zginął i teraz będę musiał robić z siebie błazna czy klauna, bo dostałem za to rolę dzikiego jestera. No to tak średnio bym powiedział, widzowie. Okej, całkiem możliwe, że różowy ma inżyniera i mi to pokazuje. Znaleźli trupa, na którego miałem egzekutora. No to lipa, zginęła uczciwa wspólniczka. Z tego fraga Wenek czysty. Kurczę, i jak tu mam grać błazna? Nie wiem, może skitram się gdzieś do roga i będę se tako tam siedział na tajniaka. Kto gdzie był, wszyscy? Ja i prisoner w labie, ja w laboratorium. A zmyślę losową miejscówę, której nie podali jeszcze inni. Ja w specimenie. Wybiegałem z O2, chyba widziałem Wenku z krawkiem oka. Więc na pewno byłeś w specimenie, Wenku. Ta, robiłem segregację tych czaszek. Wenku może być. Czekaj, czekaj, cwaniaczku, to może być Wenku. Bardzo sas, Wenku śmierdzi. Aha. Aż sam na siebie zagłosuję, możliwe, że wygramy. No kurde, jakiś major dał bombę głosów na Cyjana. Bye, have a great time.
Dobra, no nic, idę się schować za reaktor i tam siedzę do końca rundy. No to pewnie zaraz oszuści wygrają, bo siedzę już tu kilka minut. Może warto poszukać jakiegoś trupa i coś pokombinować. Bum! Co za parówa przebrana za mnie, mi siekę w plecy wbiła, a było już tak blisko, żeż cholera jasna. Dobra, mamy... Ej, ja mam płazna chyba. Nigodujcie! Dobra, trzeba wypajacować to tak, że nie wygłosowali. Będę udawał, że jakąś bombę dostałem, jak będę obok ciała. Tak więc, moi drodzy, jeżeli lubicie odcineczki z Among Us, to zostawcie koniecznie łapeczkę do góry i oglądajcie koniecznie ten film do samego końca, bo naprawdę będzie tutaj wiele zwrotów akcji i wiele ciekawych sytuacji. Dobra, widzowie, siedzę w węcie. Muszę wymyślić tu coś, żeby coś sensownego powiedzieć za chwilę. Bo mnie zarypią. Barto jest obok mnie, nie wyskakuje stąd. Bober. Joa Westina. Okej. No, to ciekawie. Moment, bo teraz mam Legamus, ktoś... A, już pamiętam. Jomak, co tam ciekawego mi powiesz? No co ja tam ciekawego powiesz? Ja chciałem zaczekać i powiedzieć, że mamy Shadowa, bo światełka. No. Tak, nie, Shadowa tylko Nightman. No mówię, ja myślałem, że to tylko też. Bober, ciało jest w labie? Nie, przed drzwiami Office? Do elektryka. Nie, przed drzwiami do elektryka, od góry. Aha. Czyli ktoś wbił po tym, gdy przyszedłem i zabił. Nie, dobra, to ja przecież mam... Moment. Joking, wiesz, że ja nie jestem tym razem daltonistą, ja widziałem, Bober, że to za kratami, auuu! Generalnie słuchajcie, bo... Kazał chwać ciało Soula i Sandry, a Gavik też umarł. Tak, mamy zjadacze ciało prawdopodobnie. No właśnie, ale Jokik jest 100% impostorem albo neutralem zabijającym. Nie ufamy osobom więzienia. Dobra, Kido się niewychowany. Nie ufamy Bobrowi, bo jest w więzieniu. Ci zakrytami zawsze kłamią i są niedobrze. Ja, o Boże. Ja chyba za dużo odklejki dzisiaj mam, mi się wydaje, więc nie... Bober za kratami, Bober za kratami. Do Kinga wywalcie! Oddałam swój głos na Bobra, bo jest za kratami. Nie, czekajcie, nie głosujcie na Bobra, zostawcie Bobra. Bober jest uczciwym wspólnikiem. Jak najbardziej, mamy Bobera. Mamy Bombera. Tylko dlatego, że ja trzymam żołędzia, który ma schowanego granata w środku, to nie moja wina. Ej, chyba mamy Bombera, mi się wydaje. A nie, bo tu Bomber inaczej działa, kurde, dobra. No, trochę inaczej. To skip na razie. To jest. Ale bolało. Ej, zmienili mnie, jak nie swaper, kurwa, tego, ale może mi zamieni w dobrą stronę. Ale by było jazda. To by było ciekawe, dobra. To jest swapper, prędzej mi zepsuł kablem. Ej, czekaj, jak kable mam do zrobienia? Mam. X-Rings mamy, widzowie. Dobra. Do pierwszego etapu się to nigdy nie robi, więc jak coś robiłem pierwszy chyba. Dobra, tutaj można... A nie, tu jest drugi, czekajcie. Trzeci jest tu na dole. Tu. Mhm. Dobra. Elikson. On robi choinę. O kurde. Dobra, siedzimy w węcie na razie. Zaraz będziemy gdzieś biegać. Będziemy zaraz gdzieś biegać. Ej, sorry, ja się teraz tak nauczyłem do tego, kuwa, widzowie. Ale, no, nie wiem. Ja tak zawsze gadam jakby. Dzisiaj mnie tak... Feja. Dobra, hajdę. Szukamy. Ej, może za chwilę coś znajdzie. Dobra, wybiegam stąd. Tylko mnie nie, żeby nie ciachli, bo na prostej drodze to... Amba Fatima będzie trochę. Dobra, Turet nie żyje. Oj. Oj. Wspólnicy nam padają jak muchy. Już chciałem właśnie pytać się, Aleksandra, o przyjaciela. Jakby coś, robiłem AFK-ę na górnym prawym reaktorze, więc... Możecie mnie wkurzyć, bodajże. AFK-a na górnym prawym reaktorze, powiadasz? A ktoś to potwierdzi? Ktoś się tam widział? Widziałem reaktora przy rakietce. Pod krat, przez kraty. Za chwilę, żebyś mnie założył znowu, bo... Ja potrzebuję mojego susa z poprzedniej rundy. Jackie? Czyli Bobra?
No, Vestika już. Vestika, ja już wiem, że jesteś Jadorem, ty. Niedobra. No to. No to taki dość ciekawy timing, no. Odstrzelnie, nie masz psycha. Ale dobra, ale tak na serio, Joe Maga, proszę was. Okej. Ja to bym obradała. Ale za co? Na serio wy tego nie widzicie? Nie, poczekajcie. Na serio nie widzicie, że pierwsza osoba, która mnie stosuje, kończy w więzieniu? Poczekajcie, Joe Mag jest na 100% czysty, on jest czysty. Ej, zostawcie Bubena, nie dęczę co się, nie po to go klatkuję, żebyście go wywalali. Znaczy, ej, ja biegłem z nim. Wyciszony widzowie jestem, czekajcie, nie słyszą mnie. Ja pierdzielę. Tym bałem jestem, jeszcze raz. Ej, poczekajcie, ja gadałem wyciszony, wy Joe Maga, że wyrzuciliście, ja? Nie, on jest czysty. Wenek, ale... To Bobra, nie, Bobra też nie. Wenek, poczekaj, ja wytłumaczę dlaczego w Joe Maga. Czemu? Jak jeszcze w poprzedniej rundzie, jak zgłosiłem ciało Soula, to ja widziałem, że Joe Mag stamtąd odbiegał. Wiesz, że Swapper cię zamieni? Słucham? Wiesz, że Swapper cię zamieni teraz? Swapper nie może byłoby naduszyć, jak jest... No właśnie. To ty przewidział to. Ktoś cię uratował. Masz wybawiciela, Bober. Powinieneś podziękować. Wybawiciel, dziękuję bardzo. No właśnie, nie wybawiciel, ja zagłosowałam na Bobera. Ej, nie chciałem. Dobra, wywalcie tego Joe Maga, proszę was. Festidę zabijesz. Joe Mag jest czysty. Joe Mag jest czysty. Okej. I co, no nie wierzę, wylatuję. Ja chciałem Bobra, bo Bober jest... Kurde, Jaylora wywalili, no gadałem. Teraz Bobra wyrzucimy za karę. On mu dał tego, on mu dał kraty, a ten go wyrzucił. Jakby nie dał mu krat, pewnie by Bobra zesłapowali. Jestem pewny. On miał więźnia. Tego, co daje kraty, nie? Dobra, robimy jak tego. Robimy, co my tu robimy? Odkliknięcie. Dobra, choineczki. Piro jest mały, Vestine. Rexer, Vestine, Rexer i mały. Vestine, Rexer i mały biegli do laba. O kurde, tego, komsy padły. O nie, Elikson. Priv i tego, Elikson. Priv i Elikson, czy oni tu żyją? Uwaga, kamerownik jest. Ja muszę jakiegoś trupa znaleźć w końcu. Kurde mać, no. Nie mam totalnie farta do znalezienia ciała. No ciała się spały. Musimy kogoś wyrzucić. No ile mamy imbo z trzech? Trzech mamy według danych z poprzedniej rundy. Nie wiadomo, czy w tych trzech jakiś... Więc ale nie wiadomo, czy teraz nie umarł jakiś, czekaj. Bo w tych trzech osobach mógł być impostor. Możliwe. A, no może być na to. Tak, jeżeli mamy trzech impostorów i nie mamy tego Nightmare'a, to już się gra skończyła, jak wygłosujemy źle kogoś. Jeżeli ma jeszcze Nightmare'a i nie wygłosujemy ani żadnego impostora, to gra się jeszcze nie skończyła. W sensie, dla mnie jest podejrzane to, że Bobr żyje dłużej niż 3 rundy. To jest self-report, na 100%. Na bank. Znowu za kraty, Bobr. Dlaczego? Jestem pewny. Rexed nie żył dłużej niż 5 sekund. I jeżeli byłeś na witalsach, to powinieneś był to wiedzieć. Nie, Priv, te ciało ma 3 sekundy albo 2. A skąd wiesz? Znaczy, bo nas... Ja 5 sekund stałam nad tym ciałem, bo myślałam, że ktoś naprawi te, ale stwierdził, że nie chcemy się czekać. Nie, na pewno to musi być Priv. Jestem adwokatem, jestem pewny, że to jest Priv, nie? No nie wiem. Kłamiesz długością ciała. Nie kłamię. Ja, ale też pamiętajcie, poważnie. Że... 3 sekundy, co najmniej ja nie, dobra. W ogóle stałam. Te 3 sekundy to jest nietypowy argument akurat, ale wiem, że ty jesteś, bo z czasem zmyślam akurat. Tak. Dobra, no to Priv. Co? Ale o, co? Nie. Ufam adwokatowi. Moment, zacznijmy może od tego, jakie są dowody na... Priv, a jak nie, to jest Bobber kolejnym. To musi być taki, że Priv. Na 100%. Priv, co? Ale nie, Fenku, kupicujesz. Priv, Bobber i tego, i Barto są. Tak Priv, Bobber i Barto. Tak samo mnie... Dlaczego bo ja? Wy jesteście czyści, bo was sprawdziłem. Znaczy od tego, że ja tym razem nikogo jeszcze nie zabiłam. Ja, zacznijmy od tego, że Wenek, że prawda, odpaliłem... Jak nie Priv, to Bobber leci. I koniec. Moment. Znaczy, ufam Wenkowi. Poczekaj na moją obronę i przyznam, że odwaliłem PPG z tym Joe Magiem, ale powiem, jak to wyglądało z mojej perspektywy. Jak wtedy
było przy to ciało w elektryku jeszcze pierwsza runda, co nie? No tak. Tam przelatywało parę osób i widziałem Joe Maga odbiegającego jako ostatni, więc no przepraszam. Bober, ale ty słyszysz, że po priv lecisz ty? Ale ty, nie ale... ważne, co się stanie. Więc... Ale dlaczego nieważne, co się stanie? Przecież ja mówię... O nie! Jesteśmy zgubieni! No ale wiemy wszystko. Dobra, ale jeżeli... Oj, coś nie było. Z***ty, czekajcie, reakcję patrzymy. A, idź pan. Idź pan. O, to nie jest. No i co to ma być? Ja kompletnie nie wiem, jak ty to zauważy. I mamy Loversa z Simonem. Jester, ale błazna będę grał. O Boże, muszę sfejkować. Jaką ja rolę powiem? Egze. Znaczy, muszę powiedzieć inną rolę. Hej. O nie, ja pierdzielę. Mamy błazna, ale jest jazda. Jaką masz rolę, wspólniku? Masz rolę wspólniku. Dobra, lecimy. Uwaga, uwaga. Kurde, nie no. Ej, trzymaj się ze mną, gdzie on pobiegł? No nie, on ode mnie odbiegł. Jak go za chwilę zabiją, to się zdenerwuje. To się zdenerwuje. Dobra. Musimy zrobić tak, żeby mnie wygłosowali. Podejrzewaj mnie. Musi zrobić tak, tego, żeby mnie wygłosowali. Wtedy wygramy. Wtedy wygramy. Dobra, mam nadzieję, że zdążył przeczytać. W sensie, jak wygłosuje mnie, on może mnie oskarżać full 100%. Ja mogę dać informację, że ciało ma sekundę dwie. Bait? Nie wiem, ja tylko tak wchodziłem, zobaczyłem po prostu, że jest. Nie, ciało ma trochę więcej. 5-6 sekund ma. No nie powiedziałabym, albo jestem ślepa. Ale ja bym powiedział, 5-6. Około sekund. Ja no ja bym powiedziała jedną, dwie. To nie wiem. A jest tylko jedno ciało, więc mówimy o tym samym. Dobra, aha. Ja wiem. Czemu Rossi mi wyrzucił? No co wy zrobiliście? Tak. Przez moment myślałem, że ja cię wybombiam, nie? Teraz pytanie, co się stało z Asirą? Na razie możemy skipnąć, bo to jest jeden frag, tak? W sumie. Ja mam info na szybko, Polineczka jest czysta. Dobra, moi drodzy, no musimy zrobić tak, żeby mnie wygłosowali. Cyan musi na mnie jakoś zwalać winę, tylko nie mogą go pierwszego wywalić, bo mam Jestera. Tak. No. Dobra, lecimy, moi drodzy. Czekajcie, napiszę mu. Musimy mnie wygłosować, a wygramy. Nie wiem, jak to zrobisz. Dobra, ja pierdzielę, bo mamy Jestera. Dobra. Lecimy. Musimy jakieś ciało znaleźć. Mam pomysł, jak to możemy zrobić z Cyanem. Mam pomysł. Cyan, biegaj za mną. Chodź. Nie rób tasków. Mam pomysła. Musimy znaleźć ciało. To jest najważniejsze. I będziemy grali szeryfa. Że powinno być jednego mniej. Proszę. Komsy wyłączyli, tak? Musimy zagrać szeryfa. Pyk. Dobra, tu dużo osób jest. Chodź do laba. Dawaj do laba. Kurczę. No nie, no on taski robi, czy co? On musi za mną biegać. Dobra, rozdzielam się, najwyżej. Trudno. Jak go zabiją, to ja też zginę. No bo nie mogę jakby totalnie samemu. Dobra. Mogę powiedzieć, że ja go w sumie zabiłem i będę zwal... Albo co ja mam zrobić? Nie mogę tak zrobić. Moment. Wchodzę sobie do dekontaminacji i tam ciało. Zielonego. Tego bardziej zielonego. Mam info. Generalnie prawdopodobnie, nie może to jest to na pewno, Kornel ma eskapistę i zabił zielonego po prostu w tym, w dekontaminacji albo w tym specymenie. Skąd takie informacje? Skąd? Jakby to powiedzieć? No z roli. O, i po Kornelu. Eskapistą był. Ale sam się wywalił, czy go ten vigilante załatwił? Co to za jakieś masowe morderstwo? Dobra, to już się... Czemu każdy kupuje Dudusia? Halo? Ja chyba mam stream snajpera, wiecie? Bober, co ty robisz? Czemu tak strzelasz? Ale co ty do mnie No nie, no co robisz? Nie, no żartuję oczywiście. Może są jakieś dowody, nie? Nie wiem. Ale jak stream snajpera, skoro Wenku jeszcze żyje? Ano właśnie.
On to może strzela. W sensie Kornelii Wojta słowy impostoran, to strzelanie w którąś z moich ról. Mi się zdaje, mi się wydaje, że Bober ich wszystkich... Bober wszystkich powystrzelił, myślicie? Wystrzelał wszystkich tutaj? Oczywiście. Czy jest? Co wy robicie? Wywalacie go? No dla żartu. Już nie te operatywy głosy. A ty czemu go bronisz, Sajen? Prosto niego zagłosuj. Dobra. Ja wiem, Bober wziął... Dobra, na kogo wy zagłosowaliście? Na ciebie. Na ciebie. Głosujemy, Bober. Czy wy serio? Serio? No. Tak. Nie, ja zginąłem. A wiecie, co jest najgorsze? Dostałem detektywa trzeci raz pod rząd. Zostawcie mnie. Detektyw. O nie, serio? Jeżeli on wyleci przez to, to jest smutek, widzowie. No dobra, niech wyleci raz. Bo zawsze dobrze trafią, w sensie źle trafią. No, jest detektywem. Oj. Oj. No i łatwo z Bobrem piszecie, a to nie jest Bober. Dobra, ale my jesteśmy dalej Jesterem. Cyan, mordo, musimy jakoś to ugrać. Zwal na mnie jakoś winę. Na mnie winę, że widziałeś czy coś. Czy coś, a ja się będę średnio bronił. Kurde. No musimy znaleźć jakieś ciało gdzieś. Koniecznie. Ja się mogę w Wencie chować, by the way. I mogę jeszcze do Wenta uciec przy nim. Jak mnie będzie oskarżał, no to jest 100%. Może powiedzieć, że odbiegałem od ciała i zwentowałem. Ej, dobra, ja tu nie ufam. Tu dużo osób jest. Westinę tu się kryje jeszcze. Nie, proszę, nie. Naprawcie te światła. Dobra, dużo osób tu jest. Oj. Czy ktoś wla... Dobra, ciało. Okej, może nam się uda jeszcze. Kurczę, kolejna osoba padła. Otóż Westinka, powiedz mi, co tam sobie porabiałaś, tak niby się zamierzałaś iść do elektryka, ale jednak stwierdziłeś, że nie, że sobie postoisz przed tym elektrykiem. Owszem, tak, to stoisz, jest stoisz, ja... zaczynasz wchodzić, no jest grenadier. Grenadier ogólnie jest, to jest akurat fakt, ja mogę to potwierdzić, nawet nie wiem. Sytuacja generalnie taka, że ja po prostu nie chciałam umrzeć, kumasz? No ja chciałbym coś powiedzieć. Jest? Banek jest impostorem. Czemu? Skąd takie podejrzenia? Co? Kiedy zgasły światła, chodziłem z nim, chodziłem za nim, chciałem go pilnować, zgasły światła, to go nigdzie nie ma. Aha, no to musi być, ale to nie to są dowody. Nie, widział, że go gonię, uciekał przede mną normalnie. W którym miejscu? Co jest? No to pewnie myślał, że ten, jednak jak to było. Sekunda, czekajcie, bo ja teraz nie wiem, gdzie ja skończyłem. Moment, o Boże. Czekajcie, mapę odpalę. No i ja skończyłem w O2 teraz. Aha, to trochę dziwne, bo cię widziałem gdzie indziej. Ale według mnie to Stefek zabił i od razu zgłosił to. Nie. No te ciało ma sekundę. Mordo. Tak. Ja ci mówię. Nie ma ciało sekundy. Znaczy... Ma sekundę. Dwie, trzy sekundy max ma. Bo... Światła zgasły. Mam amnezjaka, widziałem rolę. Widziałem jakby strzałkę, tak, serio. Ja ci nie ufam. Strzałka pojawia się chyba po 2-3 sekundach. No to w takim razie ma 3-4 sekundy ciało. No to mówię, że maksymalnie ma 3 sekundy i były tak, światła zgasły. Pełno ludzi było w elektryku, światła były naprawione, nagle Westina zaczyna wchodzić do elektryka i nagle jest grenadier. Nie wchodziłam. Słuchaj, wiem, że już nie mamy asasinów, więc mogę ci powiedzieć, jakie role ogólnie w bundzie mamy. A może mamy asasina jeszcze? Nie mamy, bo asasinem był jednym wojciech, a drugim był Cornel. Może Cornel był asasinem tylko. No Cornel był i on był impostorem asasinem, a Wojtuś był impostorem tym, no. Od neutra, więc mogę... Dobra, sprawa jest taka, Turet jest czysty, robił skana, placek jest też raczej czysty. Nie, czekaj, nie placek, Wojtas był czysty, przepraszam, Turet jest czysty. Tanko, Wenek. Słucham. Czekaj, jak masz tego amnezjaka, to... No? Czemu cię nikt nie odstrzelił jakby? Bo on miał amnezjaka chyba. Aaa. Albo dalej ma, a teraz... nie wiem. Czyli brudny ok. Znaczy, dziwne to. Nie powiem, co się stało. Podejrzany jesteś bardzo. Do mnie Westinka miała dziwny bardzo... Dobra, skip na razie, skip i taski lecimy, skip i taski. Ej, co jest? Co się stanęło się? Dawajcie tiebreaker. Ja pierdzielę, jak jest tiebreaker, to jest koniec. Czy jest tiebreaker? Nie ma tiebreakera. Prawie było 3 głosy na mnie! O my god, dobra. Lecimy.
Ja pierdzielę, potrzebuję jeszcze dwóch głosów, dwie osoby przekonać stąd. Oh my god, było tak blisko! Jeden głos! Oh my god! Let's go! Dobra, fejkuję na razie, nie robię tego reaktora. Nie robię tego reaktora. Nie rób. Nie. Dobra, uciekamy. Nie odstrzelaj mnie. O kurde. Dobra, uciekam. Ja pierdzielę. No nie! Nie. Teraz będzie na mnie full. Nie, no Wenek, lecisz. Co się zanęło się? Stop. Czemu Wenek? Stop. Mam ważne Wenek info, jeszcze Sajen reaktor mogę fejkował na dodatek. Sajen mogę? A to nie jest drugi, to nie może? Stefek ma miuta, nie że coś. Oj, co tu się stało? Zakmieler się zresztą. Stop, ważne info. No? A więc generalnie, jak już mówiłam, mam taką rolę. Mogę sklejmować rolę, bo nie mam asesynów. Mam trapera. Osoby, które były na lewym aktorze, mamy Blackmailera, Grenadiera i Investigatora. No Blackmailer to wiadomo, bo jest Stefek zmiutowany. Ale tam był, słuchaj, tam był Stefan, Polineczka i Urman. No to jakiś drugi impo go zmiutował. I tam jest dwóch impostorów tam przy tym. I to jest Polineczka, Stefek albo Urman. Co? Co Wenek odwala? Wenek ma Jestera ogólnie, bo mamy Jestera w rundzie. No, tak? Fajnie. Aha. I mamy też co ty za głupoty nagle teraz gadasz? Ale ej, nie, no, losowe role strzelasz. Dziękuję, Ko, za wspierającego. Chat, robimy spam serduszek. No, mówię, nie, ja bym strzelał w Wenka i tak, bo mała szansa jest, że jest Jesterem. Westinę, detektywa miał duduś, nie że coś, że więc nie ma szans. Ty teraz głupoty gadasz jakieś totalne. Westinę ma trapera. Ale ja mam trapera. Okej, okay, ale traper nie pokazuje bezpośrednio ról, bo ja to wyłączyłem. Nie, że coś. Pokazuje. Jest te role, które są wychowane. Nie, nie pokazuje neutralne i tak dalej. To teraz głupoty gadasz, ale ty głupoty gadasz. Co w końcu, na duet głosujemy? Na Stefka, na Stefka głosujemy, na Stefka, serio. Nie, na Wenka. Proszę Wenka was, na Stefka. Stefek. Ale Stefek jest blackmailowany. No ale go drugi impostor zblackmailował specjalnie. Tak można? Tak, może. To jest 500 IQ zagranie. Naprawdę. Znaczy, boże, Wenku ma Jestera. Głupoty gadasz, nie jest. Nie, Wenek, na pewno im po... Nie ma ustawienia. Jeżeli ma Jestera, to nie da Wenka, nie? Nie ma ustawienia, które pozwala zrobić tego. Czemu Wenka wywalać od Jestera? Ja, widzowie, wygraliśmy to! Ja bitole, Jester! Udało się i z moim lowercem dzięki temu wygraliśmy! Neutral. Ej, ciągle... Ej, dobra, egze! Egze na kogo? Wadera musimy wywalić. O ja pitole. Pomysł, widzowie. Stefek, tarcze? Dzięki. Ej, dobra, to jest zarąbisty. Ja mogę z Waderem się trzymać i po tym Stefkowi zwalać. Gdzie jest Wader? Ale punkczam! Gdzie jest Wader? Muszę do niego biec. Muszę z kimś się trzymać i potem będzie, że to Wader był. Dobra, ale punkczam. To dzień dobry, znalazłem ciało w storage'u. Jest to pana Polaka i nic nie widziałem, bo nie było świateł. No gdzie byłeś teraz? Robiłem światła teraz, już biegałem na zrobienie, tylko kurde zgłoszenie było w tym momencie. Ja klikuję SCP. Tylko dziwnie mi ktoś odbiegał od świateł, zamiast do nich biec i je zrobić. Ten ktoś wie, o kim myślę? Myślisz o mnie. Tak. I dlaczego tak zrobiłeś? Dzięki za wspierającego! Dlaczego tak zrobiłeś? Nikodem. Okradłem Polaka. Co zrobiłeś? Okradłem go. Bo byłem amnezjakiem i zabrałem mu rolę. Bo dostałem strzałkę do ciała i zamiast świateł robić to po prostu pobiegłem. Dziwne. O, fun fact, mamy Juggernauta. Wiesz? Magia, magiczna. A, dobra, wiem jaką masz rolę. Ja bym chyba skipał po tym pierwszym fragu. No po pierwszym fragu tutaj nic nie wiemy, tutaj jest 3 impostorów, się mogło wszystko zadziać dosłownie, więc... Ja klikuję was obu. Dobra, wierzę Turetowi, że tak jak mówi, tak może być. To skip. Dobra widzowie, jest zarąbisty combo, wiecie co, co my mamy? Mamy taką szansę, nie dość, że mamy tarczę, to możemy potem zwalać winę w piękny sposób na tego. Na osobę, którą musimy wywalić, to jest już po prostu big brain, tylko musi nas coś kliknąć, jakiś impostor próbować zabić. Ja nie mogę. Dobra, robimy tą wodę.
Tylko z kim by się trzymać? Kto by był nielegit, widzowie? To jest dobre pytanie, ale ładny sponsor duszek. Dobra, lecimy. Kogo my tu szukamy? Niech mnie ktoś próbuje zabić, ja bym musiał w takie miejsce iść, gdzie mogą mnie zabić po prostu. Żeby Stefek dostał alert. Here we go! Ja nie mogę. Pyk. No nie, Stefek zginął, dostałem błazna teraz. Ej, i kto mnie wyciszył? Jaki ja, co? Mnie transportnęło. To chyba transporter. Biegłeś do specjalnego? Wcześniej? Nie było mnie sesji manurby, ja wtedy byłem w elektryku. Ale ty... Właśnie pytam się, bo właśnie ja byłem w laboratorium i właśnie mi tepnęło właśnie tam na dół YouTube. Czy z tobą mnie zamieniło, co? Nie, z Cipskiem się zamieniło. No ze mną, bo ja wbiegałem do specimena tam od dołu, od admina i akurat mi tepnęło. Nie, no, może będę w wieku majorował. Ja mam wyciszenie, widzowie, ja się nie mogę odzywać, mamy miuta. Ale... A, na chwilę idę. Tylko kto jest tym miutem? Kto mnie zmiutował? No totalnie nie mam pojęcia, dużo osób biegło, bo nie. Naprawdę nie wiem. Nie wiem. To co, może my skipujemy? No, skipujemy. Ale uważajmy na Cipska, jak jest podejrzany. Ale chyba, że nie pamięta kto. Kogo widzowie ja mijałem po drodze? Ale powinien pamiętać, to było obok niego. Ale tam było w DL dużo ludzi, było z 7 kieseł. Jeden złoty. Nie pamiętam. No, tylko on przyszedł do elektryka i chyba położył na kamerę. Dwa głosy na mnie. Co jest? O, ciekawe. Turet był sasem, w sensie Turet przebiegał. O nie, Stefek zginął i nie mam tarczy już. No ja nie wierzę. Ja nie wierzę, dobra, komsy zrobiłem. Stefek, nie, no nie no, jestem błaznem bez tarczy, no i tak mnie oskamowała gra. Że ani tarczy nie mam, ani egzekutora, no super. Słucham, gdzie był Stefek? Ciało zostało znalezione przy storage'u. I ja tam właśnie akurat widziałem węka. Wiesz co, to jest self-report. To nie jest self-report, bo na witalce tak widziałem. Dlaczego ja się wyciszyłem? Ciało ma 3 sekundy, jeżeli byłeś na witalcach. Niecałe. Ale mógł węku zabić, bo wybiegł właśnie z Rafała, bo widziałem, że na kamerę widziałem. Jak to ja mogłem zabić? Nie, to jest self-report, naprawdę. Ja bym dał węka. Na Xaverego. Serio, uwierzcie mi. Dlaczego ja? To nie jest self-report. Self. O my, jak zabrzmi. No to nie jest, wybierze jak zabrzmi. Xavery. Ja też, ja potwierdzam, bo i tak jest czysty. Proszę, wywalmy go i nie dyskutujmy. Na Xaverego. Nie mówię, że wękowy. Nie tak łatwo. Ja bym prędzej uwierzył Wenkowi niż... Ja bym dał na Wenka. Niż dawać się... Ja też, Wenku, ja masz też słaby dech, przekonywany. No, Boże, super. Chyba głosujemy Bobra, mimo tak, że... Wenku, ratuje cię. Nie no, Xaverego, naprawdę. Ja głosuję na Duma. Cipsek, głosuj. Musimy to zeskipować. Cipsek. Głosuj. Cipsek, skip. Głos na Wenku. Żaden skip. Na Xaverego. Serio? Jezu. Ja pierdzielę! Widzowie, zrobiliśmy to z niczego! O kurde! Jako błazn! Co jest grane, ja się pytam! Mieliśmy egzekutora, mieliśmy tarczę, potem dostaliśmy Jestera, wygraliśmy to! Druga okazja dzisiaj! Druga okazja! O jest, dobra, muszę trochę inaczej teraz to... Nie ma kluczyka, więc na kluczyk nie mogę sobie pójść. Nie mogę zrobić tego błędu na starcie. Kurde, dobra, błazn. Ekstra. Wentylator i spółka, dobra. Norberto. Wówex, co mnie goni? Dobra. Nie, ma tak łatwo. Co się stało z panem Germankiem? Wywaliło go. Okej, już myślałem, że go posprzątał. Ja się zastanawiam, co się stało z tym brązowym. Po co on do mnie, po co dzisiaj o mnie wywala? Znaczy się, ktoś mówił, że kończy, więc ogólnie to... German. Ale czekaj, on strzelał we mnie jako szeryf, czy co? Ja mam rozumieć, co Locze chciał zrobić w tej teraz gierce? Nie wiem. Co autor miał na myśli? Co autor miał na myśli teraz, ja tak rozkminiam, co on mógł zrobić? Ej. Co autor miał na myśli w tej... Ja nie wiem, on biegnie na pełny na mnie i bum o mnie, siekę, się wyglebia. To Adam Mickiewicz miał na myśli, mówiąc. Ja zaraz wracam. Minie, co on chciał zrobić?
co on no nie wiem, nie wiem, co, nie wiem co mam powiedzieć. Wydaje mi się, że to pan Tadeusz zabił i teraz możemy skipnąć. No możemy to chyba skipnąć, bo nie wiem co autor miał na myśli w tej sytuacji, którą no, teraz zrobi na mnie. No skomplikowałem tę sytuację. Ewentualnie, nie wiem, nie mogę nic wymyśleć. Dobra, skipnijmy to. Bo nie wiem co autor miał na myśli z tą sytuacją, która teraz się wydarzyła na mnie. Może chciał napisać ranie, czy ktoś. A ja jeszcze żyję, to po prostu biegnie na pełnej o mnie i ziół mi się wywala. Nie wiem co się stało. Nie zdobyć content, to mu nie wyszło. No ale na ślepo strzelał we mnie jako szeryf, czy co? Albo mogłeś też tego zabić. O, jakieś podejrzenia się zaczynają robić, widzowie. Dobra, musimy trochę inaczej ich rozgryźć. Dobra, robimy kartę. Aha, on tutaj siedzi. Dobra, tą rundę mnie nie ma. Jestem niedostępny po prostu, nigdzie mnie nie ma. Siedzę sobie tutaj. Nightmare jeszcze, o kurde. Dobra, tą rundę sobie chillujemy bombę, widzowie. Ja sobie posiedzę na spokojnie. 2000 years later. Nie powiem, że nie. Dzień dobry. Hejka. Znaczy tak, ciało, które ja zgłosiłem, jest w korytarzyku między security a elektrykiem. Widziałem tam tylko Tureta, który naprawił światła i on sobie później odbiegł w prawo, ale mógł nie widzieć tego ciała, bo to było dziwne, bo tego ciała jakby nie było, tylko podświetlił mu się przycisk report. Ja wiem ile ma ciało. Mogę powiedzieć? Ile? Jest. Około 10 sekund. Ale masz więcej ciał, Hornet. Obie stałego. Masz 3 ciała. Ale o tym, co mówi Gawik. O tym, co mówi Gawik, że ma ile? 10 sekund? Koło mniej więcej. Okej. Okay. Kogo tam zgłosiłeś? Priv czy Wuweksa? No Wuweksa. Priv. Nie wiem, coś niebieskiego. Coś niebieskiego. Nie wiem, czy zauważyliście, ale mamy dwóch imposterów. No to prawda. Tak, mamy dwóch. Plus mamy minera, leży Vent w Thompson. Nie wiem, gdzie jest tak reszta. Tak było, nie zmyślam. Ja wiem, że widziałem Horneta chyba, ze mną był w specimenie. W specimenie, tak potwierdzam. Robiłem sobie liczenie teraz. Ja akurat tak. To... A ja byłem zapomniany i biegałem sam. Ej, to z racji z tego, że jest dwóch imposterów, to chyba jest drugi Bounty Hunter, bo trzy fragi były. Ale ty wybrałeś... Albo neutral. Jeszcze. No właśnie, może być też neutral. Więc ja bym na razie skipnął, jak no jest imko, ilu nas jest 10. Ja bym jeszcze do skipa, albo tak wywalił. Nie no, trzeba by było za poli kogoś wywalać za chwilę, nie? Bo to tak niepewnie. Dobra, jest... Profilaktycznie bym wywalił Krychaka, ale... Imko i znamy jedną rolę. Okay. Nie, Krychak jest czysty akurat teraz, na pewno. Czemu czysty? Bo wiem o nim pewną rzecz, że on nie zrobił tego. Też masz magiczne moce. Mam info. Znaczy ja na pewno mogę oczyścić Eliksona z tego fraga, że on tego też nie zrobił i Krychak tak samo, te dwie osoby. A to Elikson nie żyje. A, ale Elikson był hard clearem do końca gry, cholera. No ale dałem ci program, a ty nie umiesz używać, what the shit. Czekaj. Elikson, nie, ja tylko mogę oczyścić Eliksona, Wuweksa i Krychaka. A, Wuweks też nie żyje. Coś Coś to... z ustawieniem masz tym. Nie, ale serio, bo oni. No nie śmiejcie się, a oni nie żyją. Ale zapamiętałem te trzy osoby, one były czyste. Nie wiem, ja też mam super moce, ale żeby aż trzy osoby. O tobie nie wiem nic jeszcze. Dobra, damy. Może no, się dowiem. Ja mam cztery osoby czyste i to nie są dead. O kurde. To jest. A ja jestem jednej z nich. Szkoda, że wy, kurde, nie. Wszystkie te osoby, które ja wiem, że są czyste, wy je zabijacie po kolei. Ej, w środku. To jest kaczki. Dziękuję. No. Ciekawie. Na razie skipujemy, nie? Tak. Wy nam nie dajecie. Co już nie będę. Nie no, to byłem ja, nie kłam. Co, ale to przecież ja byłem. Nam nie dali. Ja na siebie nie dałem. Dobra, na razie inna taktyka, widzowie. Inna taktyka. Robimy tak, że będę na razie tutaj sklirowałem kilka osób, ale też tym... Nie, ja to robiłem już przecież. Już to robiłem. Ten się przebrał.
Dobra. Idę zrobić lewe paliwo. Myślę, że kartę robiłem już, nie mogę drugi raz karty robić. No to będzie mega sus. Dobra, mogę tu siedzieć. Posiedźmy tu. Zróbmy to tak. I ciało, czyje? P-A-N-D-U-S. Panduś. A Minecrafty kiedy? Wariacie, nie wiem, na razie nie planuję, na razie Among Usy, wiesz? Robimy. Dobrze wiedzieć. Wykorzystam tą info. A co mówiliście, bo ja nie słyszałem? Że... Podobno zabiłem. Takie pytanko, i tak wróciłem, ale wracając, bo widzę, że kilka osób znowu wchodzi pograć na live, na PGMA. I wolę być pewny, można znowu pograć. Wolę wiedzieć i pozdrawiam ponownie dzisiaj, tylko o innej porze, uśmiechnięta buźka. Jak was jest teraz mniej, to myślę, że tak, bo już nie ma dużo osób, nie? Te same osóbki teraz już będą wchodziły, więc możecie teraz. Morfling może teraz. Owszem, i to może być jeszcze egze. Tu potwierdzę, że Norberto biegnął z Krychokiem jakieś 7 sekund temu. Pod końcami miałem. Szczerze, mamy jednego impostora, mamy neutralę, który zabija impostorów. To mi się nie podoba. Idealnie. I impostorów. Ja mam dwie osoby, które wentują, ale o tym nie mówiłem, ale teraz chyba warto powiedzieć o tym. No. Wal. Na pewno byłem ja. Na pewno ty. Skąd wiedziałeś? Bo się nie uwziąłeś, to jest zemsta. Ty i osoba, która zreportowała. Dobra, to powiedz mi, gdzie zwentowałeś? Pod komsami. Na polusie. Pod komsami. Pod komsami. Mhm. Tylko jest jeden problem. Ze specimena wychodziłem sobie. Ktoś cię widział? Kurde, ja widziałem. Gawik, cały czas siedzisz w specimenie albo w elektryku. Ciebie nie ma nigdzie indziej. Ale no czekaj, to jest najbezpieczniejsze miejsca. Ale nie na końcu, Gawik był gdzieś na początku tej rundy. Nie, czekaj, Gawik, sorry, nie w tej rundzie, w poprzedniej, Gawik. A teraz poprzednia. Norberto w tej, tak. W poprzedniej się nie widzieliśmy, ale niech ci będzie. No to ty mnie nie widziałeś, ja cię widziałem. Zemsta, ja już to czuję w twoim głosie. Nie. To tam zepsuł tą grę. Dobra, pękuję z testerem. Nie. Kolejny raz, góra. No to w takim razie, gdzie zwentowałem? Ty zwentowałeś tego. Pod adminem tam. Węć. Co? Jak masz admina, nie? Masz wejście do dolnego specimena, to obok tam. A co ty znowu spajem jesteś, że tam? Nie, bo ja tam mam strzałki do osób, które wentują i widzę sygnał jakiś. Dziękuję. Dobra, przyjmujcie się. No, a Norberto może jakby tak był impostorem i go naprawił. Ja też trochę podejrzewam Norberto z movement. Znaczy, ja wam mówię, że te dwie osoby, a wy chcecie skipować, kurde, gdy jest dwóch impostorów, wy naprawdę... Jeden. To wyrzućcie kogokolwiek. Jest jeden już? Nie. Jeden jest. No to ciekawie, było dwóch. Mówiłem o tym. No było. Możemy Norberto najpierw. Możemy Norberto. No czemu tu reta swapujecie? Ale słab. Słaper. Ciekawe, kto daje na mnie, ale jestem naprawdę ciekawy. To ciągle na mnie głosuje, bo ja na ciebie nie głosuję. To jest wkurzające. Potem oni myślą, że ja mam Jestera, a ja kurde nie daję głosów na ciebie. So, to jest giga niefajne. Ale mnie to denerwuje. Trzeci raz jest jeden głos na mnie. Dobra, pora znaleźć jakiegoś trupa i zwalić winę, że to był uciekać od ciała i powiedzieć, że mi bomber to dał. Zróbmy coś takiego, muszę znaleźć ciało. Tu jest miner. Dobra, nie, tu nie będę siedział na kamerach, bo tu jest bardzo niebezpiecznie. Aż za bardzo. Od góry przyjść. Okej, Norberto. Coś ten teges? O co chodzi? No, oto ciało, które leżało w drzwiach, a ty właśnie wchodziłeś do specimena. Ktoś chcesz ciało ma około 10 sekund, pragnę powiedzieć, bo jak wchodziłem na witasy, to idealnie padło. Gitec... ja nie wiem. No, Berto tańczył przy ciele, Mogę ja wyjaśnić? No, ja wybiegłem z tej deko, co nie?
ale dostałem bombę i walłem w niego bombą. Więc... Dobrze z tym bombę, super. Jest bomber. Nie mogłem tego zgłosić, nie mogłem tego zgłosić. Teraz. Okej, pan on to nie był, bo byś już coś zrobił. No, raczej. Więc to ja zabiłem, ale bombą. Okej. No to wiemy neutralnego killinga. To impostor, impostora mamy tego. Czyli mamy bombera. Mamy bombera. Na razie możemy skipnąć, tak. No, skipujemy, czy coś jeszcze więcej ustalicie? No skipujemy, nie ma chyba nic. No jak ty zabiłeś bombą. No ja zabiłem, ale nie mogłem zgłosić, nie? O, lipa. Prezent. W sumie mogłem wstać przy tym ciele, żebyście mnie zauważyli. Nie wybiegać dalej w lewo. No. Ty to masz pozycję do uciekania. No, ale bo potem by było, że kurde, że ja jestem przy ciele i od razu byście nawet mi się wytłumaczyć nie dali. Nie. Zależy z kim byś rozmawiał. O, no właśnie. Zależy kto. Dobra, fajre głosu i skip na razie. Skip. Ale ciekawe, kto na mnie głosuje, bo ja naprawdę... To jest tak niefajne, że ktoś na mnie głosuje, gdy mówimy, że dajemy skipa. I potem reszta myśli, ej, bo on daje na siebie. Kurde. Ogólnie coś czuję, że jakby sekundę wcześniej się drzwi do specimena zamknęły, to by mój żywot się skończył. Bo nagle się światła zgasiły i nagle ktoś mi chce wbiec do dolnej dekontaminacji. Jak chodzi o ciało, to ja właśnie idę z admina, idę pod office'a i tam właśnie przy wyjściu z office'a, tym po lewej, to... Norberto, bo to mógł być Nightmare, bo to nie był sabotaż. Nightmare. Tak, poleciał Nightmare. Ej, bo ten Norberto to jest trzeci raz znalazł ciało. Trochę podejrzane. Nie, w ogóle. Poczekaj, a nie, dobra, może być dwóch neutralnych, sorry. Ej, mam pytanie, czy tutaj Nory na Minera się pojawiają po rundzie dopiero? Po rundzie, mamy ustawione po rundzie. Bo właśnie w labie jest jedna Nora. No już była wcześniej. Na Security jest Nora. A, okay, dobra. Ta w labie już była w poprzedniej, albo dwie one nawet. No. Cholera jakieś. Ale wolałem powiedzieć. Ale miner z tymi... To mam minera chyba. Nie, no te eventy już były wcześniej rozstawione. A gdzie jest ciało, Norberto? Ale ich jest coraz więcej. Powiedziałem, przy lewym wyjściu do ofisa. A, okej, okay, dobra. Ile ma sekund, może ktoś powiedzieć? Ma to może takie... A ja się nie znam na tym. A Gladysz, nie pobiegłeś tam jakbyśmy po dwa razem? Po tym jakbyś... Ja później pobiegłem sobie, wybiegłem tam z O2, pobiegłem tam do góry i tam jakoś przy storage'u skończyłem. No, a kto był w specimenie? Ja byłem w poprzedniej rundzie, w tej, nie. Ja teraz... No, ale w tej. Ty chyba szłeś do specimena. Ja z Fire Guy'em szedłem i on robił właśnie tego, on robił ciuciu babkę. Potwierdzam, szliśmy razem na początku gry. A ja numerki robiłem i potem jeszcze ktoś, właśnie jak ja wychodziłem z tego specimena od admina, to ktoś tam jeszcze wszedł i po skinie to nie był Fire Guy. No ciekawie. A ktoś wie, ile to ciało ma sekund? Pytałem się, ale nikt nie wie. Dobra, okej. Okay. To jest ciekawa informacja. Może być stare, może być młode. Czyli tego nikt nie wie. No dobra. To nie wiem, czy coś ustalimy. Powoli trzeba by było mi się wyrzucić kogoś, a nie wiem, na kogo jest największy sas tutaj z tej grupy. Saski bardzo dobrze idą. Wiem, że na turę tak ktoś gadał chyba, ci co nie żyją, nie, dwie osoby. 10 lat temu. No, w drugiej rundzie i w trzeciej było na ciebie. Wiemy jakie tego. Wiemy jakie role mamy. Ta informacja, Taskbar jest powoli zapomniany. No właśnie, Taskbar. Mamy Bombera i tego Nightmare'a. No mamy Nightmare'a, mamy Bombera, mamy... A jak Nightmare działa? On oślepia wszystkich w pobliżu. Możesz oślepić wszystkich oraz paraliżować jedną osobę, która będzie przy tobie. Coś typu hug. Ja bym zaryzykował w Tureta chyba. Nie wiem. Turet może być Nightmare'em. No, albo Impo. Nie no, skip Impo. Turet. Ale na Tureta możemy dać nie minus susa. Dajcie na mnie susa, róbmy taski. Dobrze. Kurde. Niestety, że ktoś na mnie głosuje. No ja pierdzielę. A nie wiem kto na mnie głosuje ciągle.
Od początku gry, od pierwszego spotkania. A nikt mnie nie oskarża, widzowie. A to jest dziwne, jak alibi sobie budujecie, wiecie, jako jester, a ciągle macie jednego głosu na siebie. No ale to jest podejrzane jako jester, wiecie, że ja na siebie głosuję. W tym znaczeniu. Norberto. Dobra. Ja mam taką większą wizję, ale... O. To by tak. To zmienia wszystko teraz. Ciekawe. Zabiłem Tureta, jako szeryf. Panie, wyrzućmy cię. Tak, mamy jednego mniej, możemy skipnąć. No to w sumie może się łączyć, bo wentylator był z Turetem w lobie. Ja zobaczę, przypomnę, że Nightmare może zabijać, więc jeszcze może być Nightmare. Dobra, a to Wenku, jak zabijesz go jako szeryf, to wiesz, gdzie ciało, tak? Przypuszczalnie wiem. Dobrze. Przypuszczalnie, bo... Przypuszczalnie, ciało przed elektrykiem. Co? Przed elektrykiem. Które to jest w lobie. To tego drugiego musiałem zabić przypadkiem, oj. A wiem, kogo oczyszczać, bo Norberto był przy mnie akurat, chyba pod właśnie gdzieś. Znaczy Norberto jest od trzeciej rundy już susem mega. No to w takim razie... A co powiem o Gradzieszu, bo Gradzie... Ale na pewno mamy jednego mniej, nie mówię dlaczego teraz, ale mamy jednego mniej. Nie wiem, czy Neutral, czy Impostor poszedł teraz. Podwrota. Czyli tak, prawdopodobnie Wentylator zabił Tureta, a Wenku Wentylator. Ja wam do końca nie mogę powiedzieć, bo to jest akurat tego. Akurat bardzo dziwna sytuacja. Ej, a co powiem o Gladysz? Pogadamy o Norbercie, trochę Tanon też. Co tam? Gdzie jesteś? Dobrze, u ciebie. Ja jestem w specimenie. O! A Tanon gdzie reportujesz, czy coś? Tak, raczej Gladysz był w specimenie. A ja w lobie już reportowałem. Znaczy Nightmare prawdopodobnie odpadł. Nightmare chyba odpadł. Bo Miner nam został, który stawia wenty ciężkie, i znowu... Ciężkie. Najpierw mówiłeś, że zabiłeś impostora, teraz... Nie, raczej chyba Nightmare'a jednak, wiesz? W takim razie. Chyba ma większy sens. No. Trochę mi też nie pasuje. Wydaje mi się, że impostor będzie nadal, ale Nightmare'a nie ma. Jednak. A wiem, w kogo mogę zaryzykować. We mnie? Chyba. Nie wiem, czy zaryzykować teraz po skipie. We mnie możesz. O, a jak się wywalę? Co wtedy? Zapewne tak będzie. To przegracie, jak się wywalę, bo zabiję jedną osobę. Nie, dwie osoby muszą zabić i tak. Nie, jedną osobę zabiję. W ogóle cała ekipa nie żyje. No, ręku jest. Nie no, ja bym zaryzykował, ale ze skip. Ale może być potem lipa z czasem. Jak nie znajdziecie mojego ciała. No nie wiem. To teraz spróbujmy może taski skończyć, bo już to wiecie co, dajcie na Norberto wszyscy, please. Co tam Norberto? Bo Norberto raczej jest, a jak nie, to ja zaryzykuję w inną osobę. Zróbmy tak. Norberto będzie. Okej? Okay? Norberta mieliście wywalić, nie mnie. No nie, no Norberta mieliście wywalić. Ale kontent. Co jest? Węku, właśnie masz odcinek na kanał. Boże, jestem tym crewmate'em, chcę się jeszcze bardziej umrzeć. Tak. Dobra, widzowie, ustawiam się na skana. Fejkuję legitnie skana jako jester ogólnie. Jest ciekawe, gdzie jest cała brygada jakby, bo ja sobie biegam i nikogo nigdzie nie widzę, dobra? Czy jest tutaj ktoś? O kurde, tu jest vent! Ja pierdzielę! Siema. Widziałeś venta? W elektryku ktoś venta postawił. Ojejku. Popatrz. Gdzie miner? No, jest miner. Tutaj. Znalazłem Germanka i znalazłem Steve'ka. Przy okazji też szafkę i potem Shift dobiegł. No i Germanek był przyklejony do ciała. Więc ja widziałem na kamerach, gdzie ciało, jak ktoś odbiegał, nagle widzę szafkę. Ale nie. Ja wam wytłumaczę, a co się stało? Cały czas byłem z Turetem, Sandrą i Chipskiem przy wencie, gdzie Bober wskoczył do wenta. Uwaga, moment. Poszedłem sobie w lewo, znalazłem ciało, się po prostu przy nim zatrzymałem na sekundę i nagle przyszedł Germanek. Chciałem się go spytać, co tutaj robi,
A Germanek zaczął mnie oskarżać, no to zacząłem z nim gadać. I potem przyszedł Turet i Chipsek i Turet zgłosił ciało. Chciałbym zaznaczyć, że ja tego nie zrobiłem. A, i no Bober tak, tego Bober nie zrobił. Ja mam podejrzenia na Dewego, bo... Dewy jest hardtirem. Bo ja powiem wam tyle, ja tak naprawdę ja praktycznie już mieszkam w Wencie. Ale teraz pytanie, Germanek, ile te ciała ma sekund? Bo ja mogę go z ostatnich 30-20 sekund na pewno zczyścić. Nie wiem, jakby... No to ja ciało, dopiero... ciało ma więcej niż 10 sekund, ale mniej niż 20. Na pewno to nie była Sandra, od razu mówię. Ja chciałem generalnie pokazać Dewemu, jak się tworzy wenty w elektryku, nie? Widział to chyba. Ej, to poczekajcie, biorąc to logicznie, no to zostaje węgiel. Dlaczego ja? Ale ja go nie stworzyłem, tylko chciałem mu pokazać, że tam da się robić coś takiego. Ok, ale pytałem. No dobrze. Ja, nie. Dobra, generalnie to węgiel. Nie no, skip na razie. Widłej pochodnie w łapę chłopaki. Ty jesteś egzekutorem. Tak. No ej! Patrz jaki perfect exe, SR. Co jest? Egzekutor wygrał. Ale skam. Nie wierzę. Ja dałem skipa tym razem, serio, a wy mnie wywaliliście. Patrzcie to, ja pierdzielę, ale fajnie, ale się jaram. Mega zarąbiste. Ej, dobra, amnezjak. Amnezjak! Jest coś innego, moi drodzy, dobra. Boom, zoom, zoom i zoom. I dobra, remember zaraz remember mamy. Uwu, jestem Uwu laską, widzowie. Mam kwiatuszka, dobra. Ale jestem laską, patrzcie. 10 na 10. Jaki ja jestem uwuśny teraz. Ej, dobra, to jest bardzo szybki trup. Nawet nie zdążyłem zobaczyć. To jest 3 trupy. No to mamy taką osobę, która zaznacza i zabija, czyli swapper. Czekaj, co? Tak, jest swapper. Swapper zaznacza i zabija? Poczekaj, bo... Ja nie wiedziałem, że swapper tak robi. To... Tyś chyba... swapper, no, kolegę widzowie odkleiło. Przepraszam, kolegę odkleiło. Swapper zaznacza i zabija. Ale nie, ktoś taki właśnie, który oznacza i później zabija. Kolega odkleja, widzowie. Na torze. To nie wiem. O. Ktoś zabił koło mnie zaraz. Bo tak. Myślisz był. O, nie wiem, wampirze? Nie wiem. Może i tak, nie wiem. Mam wrażenie, że Danix myśli o Warlocku z Tora. Może. Nie wiem, właśnie, ale ktoś zabił koło mnie. Pijany jesteś. Nie, ktoś zabił, widzowie, ale ja nie wiem kto. Ale arsonista to sprząta ciała. Ale arsonista nie zrobi ci dwóch fragów w takim odstępie. Ale nie, ktoś jakby zabił, kurde, obok mnie i właśnie nie widziałem nikogo i to jest właśnie dziwne. No super po prostu, przyszedł to i zabił. Super, to może i super. Danic, ale gdzie padły ciała? Bo to chwilę temu byłeś przy mnie w elektryku. No właśnie koło mnie, koło elektryka właśnie, w elektryku. No to ze mną na downloadzie chyba stała Priv? What? Priv nie żyje? No właśnie ona zginęła. No. Ja widziałem, jak jedno ciało padło. Nie wiem co. Asira przegniotłaś Priv. Jako dziewczynka z Uwu? Uwu? Potato? Uwu? Nie, no. Się wydawało, że Priv stała ze mną na ludzie. Nie, ona się tam poszła dalej i właśnie zginęła. Macie Uwu! Ale Uwu. Gdzie dalej miałaby... Pikachu! No, ona w stronę kabelku szła. Pikachu! Nie wiem, kamer... Kurde, czekajcie, bo mnie chrypa łapie. Ty! Ej! Ja widziałem, jak jedno ciało padało. Pikachu! Pikachu! Dobra, koniec odklejek. Stop. Czat, koniec XD, koniec XD. Wróciłem, musiałem zrobić zadanie i mam takie pytanie, co się stało, że jest wiesz, ja robiłam do panie. Panel, więc twój koszmar, ty byś musiał sobie przewinąć. Jak ja tam na zawał zlazłem, co Danik z odpitolił. Pikachu! Dobra, stop. Chat, please, koniec XD. Się nie śmiejcie ze mnie. Także uważajcie, może mnie nie pasuje, panie Danix, że jakby ty weszłeś, weszłaś... Odkleiło mi krzesło. No właśnie kabelki chciałem, zrobiłem kabelki. Biorę taśmę, czekajcie, widzę, idę po taśmę, czekajcie. Zaraz będziecie słyszeć. Nie wiem. I słyszę, jak ktoś z ciacha. Nie. Nie mam pojęcia, co się stało. Słuchajcie? Sam jestem w szoku. Przykleję się tylko. Słuchajcie. Kurde, czekajcie. Nie mam pojęcia. No kurde. Przyklej się, o. Dobra, to skip. Okej, dobra. Się tylko przykleję. Git. Już jest git. Coś o mnie gadali? Chipsek zabił, bo źle mu zaczął, patrz. Ej, ja mam oczu. Dobra, już nie spadnę. Właśnie. Chyba. Chyba, że nie odklei znowu. On się ruchowy zrobił, bo tak jest taki zadowolony skill'a jest. Taki zadowolony z mojej roli, że zostałem dwa razy wyrzucony bez powodu.
Przyklejony jestem. Nie, było, nie miałeś dobry, czapki. Nie miałeś nic. Czapki. Nie miałeś czapki. Trzeba odkleić chwilę. A, no to niestety... Czekajcie, jeszcze drugą nogę przykleję. No to kup sobie więcej ramu. Nie da się. Koszkę pojedę teraz. Wymienię na dobra, ugryzę. Jak to było? Mam pamięć tak. Dobrą, tylko mało miejsca na dysku. Ale to trzyma nie dobra. Zjadłem ją właśnie teraz. Fu. Kurwa. Nie no, jak jest kamerką będę robił to takie odklejki, tu będą to będzie hit, widzowie. Serio, co ja odpierdzielam? Też mu się przykleja na live'ie. Ja pitole. Co to będzie kiedyś? Jo, nie wiem. dobra, lecimy do lava. Też mu się przykleja z chłop na live'ie, nie? Jak go odkleiło. Dobra, no wiem, już jest git. Czekaj, bo ja muszę szukać remember. Szukamy... Może coś z jakim gramy. Nie, gruby! Ej, tam jest trup! Asira Vesina! Lecę. O, Turet! Zostaw, czekaj! Asira Vesina, Turet! Dobra, Krychak, zostaw mnie! Zostaw, ej, tu jest Stefek! Dobra, lecę! Zostaw mi tego trupa! Gdzie on jest? Pozamykane wszystko jest! Gdzie? Ej, tu jest wend! No nie! O nie! Mamusiu! Ej, byłem tak blisko! Wszystkie drzwi mi pozamykali. Okej, okay, dobry. Dobry. Witam. Co? Kto? Ja nic nie ja wiem. Chodziłem zaraz jak tego, jak naprawione były światła, o. A Sira nie zrobiła tego, bo ona biegła z kim? Wenku wybiegł z Vestinem. Wenku z Vestiną wybiegał. Bo ja byłem z elektryka właśnie ja w ich do Vestinę, stronę. Ja z Vestinę weszłam do laba, Wenku był już w labie. W labie był też Nubek. A czemu Vestinę wróciła, jak mogę wiedzieć? Tak, ona biegła z tobą i nagle za mną, taka zawrotka. Zobaczyłam, że nie mam tasku w labie. I biegła z Asirą, no po czym... My żeśmy pobiegły, ja spotkałam Vestinkę na zewnątrz, bo poleciałam zrobić temperaturę. Minęłam Chipska, minęłam Fire Guy'a i kogoś jeszcze w adminie, wybiegłam zrobić temperaturkę, spotkałam Vestinkę, pobiegłyśmy razem na górę. Spotkałyśmy ciebie przy teleskopie. Nubek sobie elegancko siedział w górnej dekontaminacji. I wy żeście we dwójkę pobiegli, zrobiliście w tył zwrot, ja pobiegłam do deko, nie? Ja chciałam ogólnie content robić, ale mi się nie udało. Oho. Zobaczysz za jakiś czas. Ja się boję. Dobra, a Fire, a ty zgłosiłeś które ciało w końcu? Bo było ich więcej teraz, tak? Ty zgłosiłeś kogo? Zgłosiłem Danixa. W którym miejscu? Danik sam mówiłem, że na bubli tam co się... Aha, dobra, no to ty musiałeś przede mną tam wbiegać. To czemu ja ciebie nie widziałem? Może pobieg... Wiem, Boże, a tam był wend, tam był wend od minera, tak? O ty mówisz? Ja powiem tyle, że ostatni raz Daniksa widziałem, jak światła naprawił. Bo tam jest wend od minera ogólnie, chciałem powiedzieć. A, nie, bo nie widziałem. Nie widziałeś go? Nie widziałem jeszcze tego wenda. No, tam jest wend od minera. To dziwne, że ja ciebie tam nie widziałem, a ty, bo jakby ja to zgłaszałem, tylko ciebie nie było widać. Albo ja ciebie nie widziałem. I ty masz reporta, więc jakim cudem? To jest ciekawe. A ty reportowałeś Peterskiego czy Daniksa? Bo jakby Daniksa. Ale ciebie tam nie było właśnie i ty masz reporta i gadasz o Daniksie. Więc jak? Ja byłem sam tam. No nie, ja tam byłem. Ja miałem dawać R-kę, ale ty masz R-kę, widzę. What the shit? Ja nie rozumiem. Nie wiem. Ja nie rozumiem, widzowie. Czemu jajko? Skipet. Trzech impostor z Re-In-Man. Re-In-Man, dobra. Lejemy wodę. Tankujemy wodę. Szybko. Znaczy tankujemy, Boże, napełniamy. Tankować to ja mogę benzynę sobie w storage'u. Asira jest duża. Duża. W weaponsach. Dobra, Wenek, pompuj te paliwo, szybko, synek, pompujemy. O nie, jest trup, oj, tam, ej, ile on ma sekund? Ja tylko jednego widziałem. Żeby było śmieszniej, a drugi gdzie? Uuu, impulsor. No, Fajre, co tam? Okazuje się, że osoba, którą zabiłem, najprawdopodobniej miała rolę Aureala albo ktoś na bomb. Miała rolę Bejta. Tu. Self.
Zdradziła cię mordka, słuchaj. Następnym razem trzeba założyć maskę, nie? Bo zobacz, te wszyscy smolcy ładni, elegantni. Jak już się, słuchaj, przebierasz za impostora, to wiesz, no nie wiem, błękitna maska, biała czy coś. Ej, ale może tu kłamać przecież. Nie ma sprawy. Tak, znaczy... Mi się wydaje, że teraz nie kłamie, bo już się przyznał, ale jakby no mogłeś powiedzieć, że ten, że jak, jeśli, chyba, że nie jesteś, no, ale to mogłeś powiedzieć, że to nie ty zrobiłeś, nie? Akurat wchodziłem od górnej deko i tam już było ciało. No ale, ale to czemu się nie bronisz, kwiatek. Jak masz obramówkę i to stoja? Czemu każdy ma kwiatek? Świętujemy urodziny, ale, wiesz? Thomas i kwiatki wszyscy mają, prędzej czapeczki były. Nie? No. Ja tu jestem. Tomek the Train. Od Westina. Które się kończą za dwie godziny. No to Węku, co myślisz? No Węku, wstajemy? Tak, wstaję. Spałem, już jestem. Węku, to po tym, co się działo dwie rundy temu, to do tej pory jeszcze się nie pozbieram. Nie ogarniam, no. To dwie rundy temu był ten donate. Tak. Grenadier, elegancko widzowie, dobra. Wenek, spokojniusio. Tak. Dobra, lecimy, na razie na chillu, taski. Ja muszę znaleźć w końcu, wiecie co? Wypadałoby mi znaleźć w końcu jakiegoś trupa, żeby tego amnezjaka w końcu już nie mieć, bo może dostanę impostora. Może pozbieram impostora? Obstawiajcie, co ja mogę pozbierać za rolę, bo mogę wszystko pozbierać. Może nawet pajaca pozbieram, widzowie. Jakbym tak... A, dobra, ona jest hakerem. Ona jest hakerem. Czekajcie, ja sobie jego rolę pozbieram. Kosakowany jestem, nie mogę zbierać jego roli. Okej. Okay. Dobra, zagramy z Westina, ona ma urodziny, ona jest hakerem. Znaczy hakerem, glitchem. Jesser! Patrzcie! Co jest? Ona nie żyje! Ej, wykrakałem to! Lotto! Lotto! Ja Lotto wygram! Idę dzisiaj zagrać w Lotto. Ella się Mandero. Biedna Westinka leży sobie nóżkami do... A ona zginęła! ...nad storage'em. Zginęła pi razy drzwi, razy oko, niecałe przez 7 sekund temu. Jest tam Ventminera. Drugi, nie wiem czy o tym będzie Wenku mówił, ale no jest ten Vent. Tak. A ja mam takie pytanie, gdzie Westinie zginęła? Ona była na Vitalsach przed chwilą i teraz jakby kurde... Nad storage'em Wenku. Przy zejściu... Do... Nie mogła ona tam zejść. Na dropshipa. Ja ją 4 sekundy temu minąłem. Jak ona mogła odwita... Aha, bo ona biegła dołem, Asira. Więc jak? A ja nie wiem, którędy jakby, ona biegła. Jakby no. Ja przybiegłam od strony elektryka, nie. Widziałam jak Krychak wybiega jeszcze z tej... takiej tej... klatki elektryka, tak? Tak. No musimy kogoś wyrzucić, że tak to powiem, tak. Asira żyje za długo. Nie, Krychak z Nubkiem za długo żyją. Ale co ty do mnie masz? Nie, ja jestem uczciwy wspólnik, ja nic nie robię. Jestem, tak. Naprawiam światła, tylko chodzę sobie po mapie. Jest dwóch impostorów. Ile jest impostorów właśnie? Dwóch. Fajny wyrzucony czy coś. A Fira, i które dalej żyjecie, tak? Wy tam w jednej rundzie się dość dużo zarączki trzymaliście. Nie wiem, czy jesteście, czy nie. Trzymaliśmy się nawet przez chwilę za rączki. Jak nie, w jednej rundzie tam w labie biegaliście. Nie. Radę. No jak na chwilę tam... A pytanie, Asira kogo zgłosiła? Westinę. No to nie, to kurde, to musiałaś ją zabić i... Nie no, a prędzej był bait przecież, więc jak to jest możliwe? Jakbym ją zabiła, to by mnie Krychak bez problemu znalazł. No. Bo też jakby tam był i mnie pilnował. O. Znaczy, czyli Krychak potwierdzasz ją, tak, Asirę? Nie, ja powiem jak to wyglądało ode mnie, bo ja wychodziłem z tryka i ten... I Asira po prostu chyba do Landa się przybierała. Ja schodziłem w dół do O2, tak? I potem po 10 sekundach Asira zgłasza ciało nad storage'em, no. Czyli jaka jest szansa, że Asira mogła zabić i zgłosić to teraz? Znaczy, no... Jest zawsze spora szansa. A może być więcej szansa, niż jeden bait? Bo przypominam ci, że baita to walnął Fire Guy. Znaczy, i się nawet wiesz, do tego przyznał. To nie musi być bait, no. Ale to mogło być zgłoszenie ja takie wiem, szybkie. Ja wiem, że to nie musi być bait, ale zabijać i zgłaszać od razu... No wiesz co, ale... No. Poza tym przypominam wam, że te poprzednie 2-3 ciała, które padały, to cały czas ja byłam bardzo daleko od trupów, nie? I mam ludzi, którzy mnie do tego potwierdzają. Między innymi ciebie, Nubenku. A Nubek, gdzie ty byłeś teraz? Nubek teraz, ja mogę powiedzieć za Nubka, bo widziałem go. W komsach jestem. No. Komsach? Nie skupiłem się, co się działo. A jest 13 sekund, więc jest fajnie.
10, tylko to 9. Jak mówię tam na jest fajnie. Jest nie, to jest nubek. To jest nubek. To może Asira, nie? Musi być, please. Tak, no to Asira nubek. Głosy. Ej, co wy robicie? Jeszcze, ale nie, poczekajcie. Ej, co wy robicie? A to nie chciałeś wygrać Jesterem? No, możecie mi dać, nie? Ja się nie pogniewam. Okej, okay. Nie no, ej widzowie, czy ja mam pajaca? Oho, no dobra, co robimy? Widzowie, jaki plan na pajaca? Nie mogę zrobić tego, kluczyka. Powiedzmy, tu jest ta rakietka. Ja pierdziele. Nie no, łoś pajacowaty. Dobra, Gawik jest obok mnie. Kotek, Bagieta u Matej. Kotek, Gawik, Bagieta. Wentyl się skanuje. Zrobię taki dziki movement, że zawrócę. Dobra, Gawik biegnie za mną. Gawik mnie jakoś goni specyficznie. Ja mu uciekam. Dobra, lećmy na TO2. O nie, to są światła. Przypał. Ej, trzy ciała. Dobra, to tak. Ja z Blaze'em wchodzimy do elektryka od strony O2 i na pobieranku znajdujemy ciało Steve'ka. Wiemy tyle, znaczy ja osobiście wiem tyle, że Ikor był w Boiler Roomie. Nie wiem skąd się tam wziął. I magicznie. Wcześniej widziałam Tureta między Komsami a Weaponsami mniej więcej i tak właściwie wiem tyle. Priv, to ciało jest, jak myślisz, świeże czy stare? Nie mam absolutnie pojęcia. Pół na pół. Jeżeli ciało jest świeże albo pół na pół, nie jest stare, to wenku czysty. No powiem tak, jak ciało znaleźliśmy i już leżało, to trudno mi powiedzieć, czy jest. No ty, zawsze masz info, więc myślałem, że tym razem też. Nie byłam na witalcach. Gawik, ja się bym też potwierdził, ale mam pytanie, jaki ty movement zrobiłeś w labie? Co ty w labie zrobiłeś? Że z niego biegłeś i wybiegłeś po prostu. No, zrobiłem tam sobie taski, odkliknięcie planetki. Okay. I wybiegłem z laba, no po co miałem tam im zostawać? Czyli miałeś tylko odkliknięcie planetki w labie do zrobienia, tak naprawdę? Mhm. A dobra, próbówek już nie miałeś, ani nic tam wcześniej tych rakietek? Nie. Tak dziwnie, bo tak wyjątkowo mało miałeś, mi się wydaje. No, bo mam wyjątkowo mało. No dobra. Tak gadam, dziwnie za mną biegniesz, ale okej, ty tego też nie zrobiłeś, bynajmniej tych fragów. Generalnie ja już z prawej strony nie mam żadnych tasków, nie? Mhm, okej. Specimen nic. Okej. Czyli full lewa strona teraz, jakieś storage, weaponsy. No dobra, a inne ciała? Bo to wiemy tylko o Steve'ku gadamy, nie? Ja nic absolutnie nie wiem o całej reszcie. A ktoś coś widział? Może ktoś coś może powiedzieć? Do Horneta, Bagiety? Chyba nie. Ja kojarzę na początku, bo byłam w labie i no. Tam był jeszcze Gawik, tam było dużo osób i później wybiegłam i wiem, że Bagieta też był w labie. Ja z Wentylem i Kotkiem z przesunęciem. Ja byłam w Johnem z specimeniem. Tak, specimen to ja. Co? Tak, byłem w specimenie, nie wiem, ktoś powiedział o specimenie, to czuję, że powinienem to powiedzieć. Wentyl też był w specimenie, ale Wentyl jest cichy, ale Wentyl postanowił, że dostanie bunch. Ja myślałem, że ciekawy był Joe'a. Nie, Wentyl też się chował w dekontaminacji. To co, chłopaki, co robimy? Nie wiem, ja bym skipnął. Panie i panowie. Nie wiemy. Możemy skipnąć na razie. No dobra. Jest 15 sekund. Nie, no dobra, to jest... no na razie pajacerka jest taka, że Gawik tutaj, no wiecie, musimy jakoś tak spokojnie zacząć. Dzięki Oski bardzo, nie no, historyjki o sufitowym Spider-Manie top 1. Były koks, nie? Z Gartic Fauna, ale to godzinę trwało, jedna runda, jak były te historyjki. Tam się to tak ciągło. Ej, dobra, musimy tym pajacem coś ugrać, widzowie. Jakieś pomysły, piszcie, co ja mam zrobić z tym pajacem? Ej, Gawika prawie do wenta tepło, tak dziwnie było. Tu jest went. Nie, no dobra, kwas to mogła widzieć jako, wiecie, jako, że ja wybiegam, ale niekoniecznie. Niekoniecznie, dobra, wizję mam trochę większą. Ikor z kotkiem biegnie, Ikor z kotkiem.
Obserwujmy sobie tutaj. Wojtek, Army i kto? On się jakoś dziwnie zachowuje. Gawik biegnie tam z kim? Tu jest Joaquin. Okej, okay, Joaquin robi uploada. U Maty się jakoś dziwnie zachowuje fest. I tu jest kolejny węcior. Ej, ktoś tam zabił. Turet zabił. Na kamerze. Turet zabił na kamerze. Dobra, reportuję to. Turet. Bambiku. Wybombiło mnie. Wybombiło mnie. Wybombiło mnie. Bambiku, zabiłeś na kamerze. No, bo bombą dostałem po ryju. Jesteś Bambikiem, zabiłeś. No, 3 osoby to widziały. No, bo bombę miałem. Jaką bombę? Papie. No taką szarą, z takim tego. No, 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 bombera. Na pewno. No. Bombę mi wcisnęli. I kogo no tak... To, no to, co? No dobra, Kotek, ty tego nie widziałeś? Nie, nie, ja tylko wychodzę ze storage'a i widzę, które... I kątem oka widzę, które to przy wejściu do lab. No. A dobra, reszta kamerowników, widzieliście to? Myślę, 2 osoby były. Ture... Tak. Dobra, Turet, jak dostałeś bombę, to z, kto z tobą był wtedy? O Boże, bo ja pamiętam. Nie wiem. Dobra, cofam live'a. Nie, w sensie podejrzewam, że to mi ktoś dał, jak tego, na teleskopie robiłem, bo wiem, że ktoś wbiegał do specji, nie wiem kto to, ja byłem na teleskopie i ktoś mi pewnie wtedy dał tą bombę. Blaze. Nie, z Blazem wbiegłem do specji, ale on potem... Dobra, mam tą ankietę, widzowie, offę, nie? Tak, i Ventil mi widział, jak wychodziłem w żadnym. Właśnie tak się myślałem, ale jest nieważne. Ale nie, żeby coś, bomba to chyba dłużej by... Czemu nie kłamałeś? A mogłem w sumie, mogłem. Bomba się po 5 sekundach pokazuje i gdzieś... No właśnie, no to tak nie wyszło. To bym już miał... Jakbyś ty mi dał, to miałbym już w deko. No właśnie. Turet, według mnie ty robisz 300 IQ teraz i zrobiłeś to w ten sposób taktycznie. Bo no żeś strzelił się na i potem nagle stoisz przy ciele, tak, bo widzisz, że kamera świeci, to może mnie widział kamerownik. Bo nie jestem w stanie tego zreportować, dlatego... No wiem, że nie jesteś, ale ty to możesz zrobić pod, wiesz, teraz pod ustawkę, nie? Tak, pod ustawkę, no. No, no. Ale jaki sens miałoby, gdyby Tudet miał odbiegać od ciała, bo tak to Tudet by odbiegał od ciała, byśmy dywagowali, oskarżali niewłaściwe osoby. No to Priv, jesteś drugim. Jak bronisz Turetem. No spoko, jestem drugi. Dobra, Wenku, ty pijany jesteś. Nie, bo wy się zgadujecie na tym czacie, jakieś pomysły sobie piszecie i ja się nie zdziwię, jak taki jest wasz pomysł. Nie, no. Możemy skipnąć dalej, Benek. Szczerze, pewnie Wenku ma egzem Tureta i po prostu teraz uważa taką... Nie, możemy na początku priv. ...wywalić Tureta. Zostaw ci... Nie da się priv wywalać i będzie sterować. Co ci priv zrobiła? No, popsuła Tureta. Na razie. Ja byłem teraz w O2. Kotek. Dobra, już strzelić Tureta. Zobaczymy. Znaczy co? Kto da? Dobra, nie, na siebie nie daję, bo mogą widzieć na razie, ale kurde, no. Nie no, oni tak mogą się zgadywać na czacie przecież. To jest tak suspicion. I tu jest kolejny vent. Dobra, a ja muszę kogoś tego minera powiedzieć, widzowie. Graj egzę na Tureta? Dobra. W ogóle może się skampię tutaj w tym węcie gdzieś, widzowie, tutaj. Tu jest taka nietypowa kampa. Posiedzę tutaj, trudno. Może coś tu zobaczymy. Tu jakiś kamuflażowy biegnął kolorek. A ktoś z węta wyskoczył. Ej, dobra, żółty. Żółty, widzieliście żółtego? Żółty, zielony i różowy. Żółty. Żółty i na pewno wyskoczył, nie? Dobra, ja tu czekam. Kurde, nie wiem. Światła gasną, o cholera, Gawik nie żyje. Ja pierdzielę. O Chryste. O Jezu. Potencjalny to mój problem. Znalazłam Gawika i chyba Wojtek, taki żółty. I te ciała mają, te dwa ciała mają tak około 20 sekund plus minus.
I no. Endgame. Chcę nie powiedzieć, kto mógł to zrobić, jedynie wiem, że... A Joaquin... Ten, co skakał do Venta, zginął. Ventil. On zginął. Ja tam kabelki robiłem, te decoy, a potem... Ja aktualnie na storage'em jestem. A, dobra, no i Kwasik, ty pewnie w labie jesteś, albo gdzieś w pobliżu też zakładam? Tak, tak. Dobra, no i tak właściwie... Ja cię free... Blaze, mam takie małe pytanie. Jak ty się pojawiłeś w tym labie? Mogę ci wyjaśnić. To będzie trochę skomplikowane. W labie? No mów, Blaze. No, że po prostu sobie trochę powentowałem. Ty wentowałeś. Ty susie jeden. Nie, akurat tu chodzi bardziej o wenta tego laboratorium. Ogólnie Ventil mógł być tym kamuflażerem albo minerem. Specimenie, widziałem jaką wentował. Przypominam, że kiedy ja zgłosiłam ciało, to kamuflażer był aktywowany, a wentylator nie sądzę, żeby padł tuż przed chwilą. Ja nie wiem. Ja zwentował. No, ja zwentowałem z podlaba do kibelku. Żeby tak dokładnie mówiąc. Ja widziałem, jak Benty wskakiwał to wenta w specimenie minera. No i mógł być on też tym inżynierem. Kotek, ale minerem jest Turet. No gdzie Turet jest minerem? No. Postawił wenta w centrum laba. Centrum lama przed specimenem. To teraz, w tej rundzie. Ty nie wiesz, że wenty się pojawiają od razu, ani w next rundzie, chłopie? Wenty się pojawiają w next rundzie. Nie, właśnie od razu. Tak. Chłopie, sam robiłem te ustawienia, więc lepiej wiem. Wenku, poza tym... Wenek. Placed vents are active after emitting has passed. Więc no. To też. Właśnie to miałem powiedzieć. Dobra, nieważne, w każdym bądź razie wyrzućcie tego Tureta, ja już gadam cokolwiek po prostu, żeby go wyrzucić, no proszę was. Wenku, ale wyrzućcie naprawdę... tego Tureta, chłopie, exe ci się odpaliło. No to możecie go strzelić jako miner, żeby mi zaufać. Ja bym uważał na Wenka. Chłopie, zobaczyłeś raz, że zabijam na kamerach, bo bombę dostałem? Nie, paruwo, no tak. Paruwo wstrętne, no tak. Ale ty kłamiesz, no tak. Ja nie wytrzymam z tobą. Ja podejrzewam tak, że dajcie tego Wenka, mam Tureta, bardzo was proszę. Dajcie Wenka. On będzie jesterem. On będzie jesterem. Z takim trolem. Trudno, mam go dość. Dobra, mamy to. Ja pierdzielę. Macie dość, chłopie. No, tego ważnego wyrzucić. No mówiłem! No Turet! Mówiłem, głosujemy na skipa, robimy wielkie ale Turet, jakim... Co mamy za rolę? Mamy jakieś neutrala. Dobra, nie no, kto by się spodziewał, że na pierwszej gierce dostanę błazna z serduchem? Kto ma serducho? Oho. Oho, no to jest ciekawie. Nie no, ostatnio u Krychaka, widzowie, mi się udało wygrać. Nie wiem, czy byliście na live'ie u Krychaka, a to dobra, Patryx ma. I wtedy wygrałem, ale wtedy miałem taką fajną grę, tylko na takim monitorze grałem kijowym, nie wiem, jak ja to wygrałem. Dobra. Ja? Dobra, bobry. Potem. Słamy bobra. To ten. Ja byłem blisko tam niego, gdzieś tam koło tego drzewka przy Communications i on do mnie tak dziwnie podszedł i się wywalił. O! A tu coś wiemy, więcej. Aha, bo bubr nie żyje. No więcej nie. Spoko. No ja jedyne co mogę powiedzieć, to właśnie wychodzę z rakietki w labie, nie widziałam za bardzo innych osobników. No czekajcie, ale co Bubr miał na myśli? Bo Bubr coś do kogoś krzyczał. Do kogo on krzyczał? Właśnie do tego? Do pana Slika? On padł i Rager dostał. Bubr nie żyje. No Bubr nie żyje, wiem. No, on po prostu krzyczał na osobę, która go zabiła. No pewnie tak. Ja bym się nie przejmowała jakoś za bardzo. Czyli co, skip lecimy. Czyli czekaj, Steve'ek, ty twierdzisz, że on do ciebie biegł i się od ciebie wypitol i ty jakby po prostu z rakiety. Dosłownie. Dobra, a odklejona gdzie leży? Bo to też szybkie jest ciało. Wypaliło. A, serio wywaliło? Nie pokazała jej. Tak. A nie zjadł jej vulture albo coś? Nie, bo dobrze. Na początku, zanim pokazało rolę, to był ten dźwięk, jak kogoś się to złączy, nie? Okay. Tak jest, potwierdzę to. To jesteście bystrzy jednak, ja nie zauważyłem. Jednak. A ja po prostu mam jednak. Dobrze, to skip na razie.
są tylko dwie role, które wywalają osoby z Gitron, Vampir Amp i... albo Warlock. Jednak no to... Steve'ek tak dziwnie, że Bubr podbiegł do ciebie, no co Bubr mógł coś zrobić? Mógłbyś tego Warlockowane. Może miał zażalenia prywatne. Może, może. Nie, nie, nie zażalenia prywatne, tylko... Nie całej tekstu nie dowiemy nic, tak naprawdę, no co, ten się pobiegł gdzieś tam, Bubr w niego i niby się wywalił. No dobra, trzeba na to uwierzyć, jak tego nikt nie wiedział na razie. Chociaż jest to dziwne. Bubr chciał go ugryźć. Może tak być, może tak być. A ten się obronił jakoś. Ale czym się obronił? No, biedny Wojtuś. Ewentualnie Bubr mógł być... Skip, skip, skip. Panie Wojtek. Budźcie mnie za dwa lata, jak Wojtek do skipa. No, skipujemy. Wojtusiowi podali jakieś leki usypiające. Chłop śpi. Ja bym go profilaktycznie zabiła w następnej rundzie, nie wiem jakby, znaczy co? Ale nie, no go serio nie ma, czy on żartuje sobie? Ja bym go kopnął, Ja bym go wykopał. No nie no. Teraz sobie przypomniałem, on pisał, że idzie na awka. Ja pierniczę. Nie pisał, że idzie na awka. Kiedy on pisał? Ja Borowi. No ja nie można tego zeskipować. To ja go mogłem jako duch wyłączyć. Dobra, już poczekajmy te 20 tutaj, parę sekund, 20 ale... 20 sekund. Tutaj spektatorów nie dasz, Bęku. Jeszcze raz? Tutaj spektatorów nie dasz. Wiem, bo to nie jest Stellar jednak. Wyleciał. Jeszcze go kiknęli? Tak. O wy. Dobra, Urbisy go kiknęły. Ostatnie 20 sekund, ja już chciałem mu dać. Dobra, widzowie, tak, miał być skip, ale no, poleciał. Jednak nie wytrzymali presji wszyscy. Dobra, to tak jest. W ogóle, Patryk, ja mam, ej, bo ja mam pajaca. Musimy coś zdziałać, byku. Ej, czekaj, może tu nie ma transportera. Jaką tu strategię można? Gdzie ty jesteś, Patryk? Wydawaj jakiś pomysł. Co robimy? Jakieś dwie role. Dawaj. Kurde. Dawaj, Patryk. Co możemy zrobić? O co możemy go oskarżyć tutaj? Co my możemy zrobić? Jaki masz pomysł? Jaki pomysł masz? Bo ja naprawdę nie wiem, co on mi może tutaj doradzić, nie? Z kamerami coś pisał. Czekaj, zaraz zobaczę, widzowie. Oskarżajcie się, ale no... tylko muszą mnie wywalić, nie go. O to chodzi, bo inaczej lipa. Oho. Okej. Okay. Okej, okay, to mega dziwne. To coś ktoś wie? Czy... nie wiemy. Ale mam mega podejrzane, że... ja wiem co. Jaki cudem Dewy nagle... Dobra, no, osobo z podczas głosowania. Pewnie sam się wywalił. Ten, że mamy Trickstera, bo w specimenie jest ten, znaczy w tym, w dekontaminacji górnej jest ten, to pudełko. Widzowie, ale on zginął w pierwszej sekundzie? Możemy mieć wampira? Chyba. Możemy. Ale chyba no. Wątpię, że jeśli uda mu się jeszcze zgłosić reporta, to chyba wam nie, on się wywalił od strzelania. Bo tak to by padł wcześniej, przed spotkaniem Nina. Może widział killa i nie wiem. Ale pytanie, czy on zginął podczas spotkania? W pierwszej sekundzie, czy... coś... aha, bo ja jestem wyciszony. Tak, to mogę gadać, na pewno nie usłyszę. Jest impostorem i nagle bum. Impostor na oczy. Trafił może. Snitcha nie trafi. A tak to... nie wiem, co tu się stało. Ej, misie, słuchajcie. Czy on zginął? On zginął na spotkaniu, co nie? No pierwszy... wywalił się, albo strzelili go. A tak w pierwszej sekundzie, tak... strych? No tak, to jest, wyłączyłeś discussion time. No tak, no ale to wiesz, tak szybko wątpię, żeby ktokolwiek umiał strzelić. No bo on się pewnie wywalił. Chyba, że wiedzieli jutro co jego rola. No to aż za szybko było. To mega za szybko, no to... niewykonalny. To był miss. Musiał to być miss. Dobrze, to co wiemy o chłopaku, bo on zgłosił tak naprawdę i on został strzelony. Kto gdzieś oni... widział ostatnio osoby, które nie żyją? Ej, czekaj, bo jest dwójka z zielonymi kapeluszami. Patryk i Serp. No tak. Wyście byli razem, tak? Przed labem, chłopaki. Czy nie? Nie na końcu. Wiem, o czym ty mówisz. Nie. Gdzie, Patryk, skończyłeś? Ja? Nawet nie biegłem nawet z Office'a. Nie, do ciebie tam nie było.
z Office'a biegać. A, sorry, to możliwe, że to bym gdzieś... Gdzieś indziej, że mogę. Czekaj, gdzie ty byłeś? Ty coś no właśnie sam nie wiem. Teraz sam się gubię, po prostu jak nie wiem co, że chyba z serbem byłem. Dobra, na razie możemy skipnąć. Czyli byłeś z serbem, zgadza się? No byłem z serbem. Dobra, dobrze. No chyba go widziałem, więc jestem w stanie w to uwierzyć, że był ze mną. No to git. Dobra, widzę, bo ja muszę jakoś z tym Patryksem, kurde. O! Co ja mam zrobić? Ja muszę wylecieć. Ja mam przewylecieć, żeby wygrać. Oho, trzech info. Ej kurde, dobra, chłopaki, musimy coś zrobić. Musimy coś zrobić, żeby tego... Jakieś spotkanie, może? Turet, zrobisz spotkanie? Proszę, zrób spotkanie z trzech impostorów. Turet mi teraz wyłączy reaktor na ostatnią sekundę, on gasi światła. Proszę, naprawcie to światło. Ej dobra, jest! Udało mi się. Udało mi się. Ekstra. Dobra. No jest nieciekawa sytuacja, szanowni państwo. I je wiemy. Z faktu, iż jest trzech impostorów, jest siedem ludzi, nie? Dobra, to ja mam jeszcze... Mogę przejąć? No, przejmij. Dobra, pytanie. Serb i Patryk, gdzie wy się widzieliście wtedy? Chyba koło dwa, nie pamiętam dokładnie. Tak. Chyba koło dwa. To Serb, co ty po światłach robiłeś na downloadzie w elektryku, tak, tak jak po dwa byłeś? No sobie po prostu szedłem tamtędy i zgłoszono ciało. A co z tą wersją, że byłeś po dwa? Turet, a ty byłem gdzie pobiegłeś? Byłem po dwa, potem poszedłem do góry. I zgłoszono ciało, nie zarobiłem za wiele w tamtej rundzie. No nie wiem, dziwnie to wygląda. Gdzie ja teraz pobiegłem? Tak. No ja teraz pobiegłem światła robić, ale ktoś się naprawił i się zepchnąłem. A kto, kto naprawił światła? Może tak? Chyba... Kto? Chyba mogę... Prędzej trzy osoby chyba wskazać, że albo Germanek, albo Steve'ek, albo Sandra. Sandra się nie odzywa. Ha, Sandra, no, co powiesz? Jestem nad Whipą z Sami. I co zrobiłaś? Biegłam od Kentis do w Boiler Roomie. Gdzie? W Boiler Roomie. Ktoś się widział? Nie wiem, było ciemno chyba. Chyba. No, mogłem ją widzieć. Nie, dobra, to Sandra nie. A Steve'ek? No. Gdzie ty byłeś teraz? Przed drzwiami do elektryka, żeby światło naprawić. Dobra. Czyli Germanek tu naprawi. Nie, German jest czysty, bo German był na Vitalsach. Huh. No to Serb zostaje, a Serb? Ja sobie się... Ja szedłem na światła. Z kim? On był ze mną przy tych drzwiach. No to Serbik. Nie, to Serb był przy tych drzwiach ze mną. To czekaj. Co to za propaganda? To może być Serb faktycznie. No, jeszcze powalił się z tą wcześniejszą wersją. Gdzie WO2 był. No, no on się gubi. Bo ja mówiłem o poprzedniej rundzie, że tam no byłem. Tak. Ja byłem w poprzedniej rundzie WO2, potem sobie szedłem do góry. Teraz czekam na światła, ale trupów nie było. Jest ktoś inny, kto jeszcze poza mną zostaje? Czekaj, czekaj, czekaj. Ty czekasz na światła, a mówisz, że idziesz na światła. No co tu nie pasuje? Ewidentnie nie pasuje. Te rundy powaliliście. To ty raz. Chyba gubisz rundy, Serbik, wy wchodzisz do lawy. Ej, no chyba, że zaryzykujemy od Sandrę. O jest! Nie, jeszcze nie. Kamuskę! Wow! Wow! Ale żeś wleciał! 65. Bratku, co jest? Super, że dziś, bracie. Jeju, dzięki Hamuskę, no i cieszę się, że ci się podoba. Dobra, ja widzowie na siebie walnę, nie wiem. Serb wylatuje. Serb out. Serb out, dokładnie. Kurde, my tego nie wygramy, bo tu trzech impo na niego łupło. Ej, jest problem, widzowie. A dobrze, Warlock. Ej, dobrze, widzowie, jest. Okej. Okay. Ej, teraz musisz na mnie, Patryk. Musisz na mnie coś gadać. Masz dobre alibi, stary. Dobra, Patryk, proszę ciebie, byku, musisz to zrobić. Ty zadecydowałeś, dobrze powiedziałeś. Patryk, musisz to zrobić. Please, zrób meeting.
Proszę, Patrix, wariacie. Nie, światła gasną. Ja nie mogę do wentów tu wskakiwać. No way, jak zabiję Patrixa, ja też ginę. Chomik, dzięki. Ej, dobra, Patrix, co ty jest? Nie, nie biegnij tam. A po dobra, pobiegnę z tobą. Bo jak pobiegniemy razem. No czekaj, stary, bo my razem giniemy. Pamiętaj, gdzie ty biegniesz? Ej, czemu ty nie czytasz czatu mojego? Chomik, dzięki za 5 pakietów. Ej, tu jest tu! Patrix! Dobra, Patrix odbiega od ciała, ja na niego walę, widzowie, ja go oskarżam. No ciekawie. Właśnie, znaleźliśmy ciało, obaj. Znaleźliśmy? Tak. Co ty gadasz, wariacie? Jak znaleźliśmy? Czemu od niego uciekasz? Ja nie uciekam. Nie? Dobra, może tak, lokalizację, Stevek. Albo wygram z nim jako Lovers. Ja byłem w ofisie teraz, na Witalsa. Jeszcze raz, gdzie? Na Witalsach, w opisie. Na Witalsach, w opisie jesteś. Ktoś cię potwierdza? No nie, ale trudno potwierdzić, jak były światło wyłączone. Niegdy dawno zostały włączone. Turet? Butle W2. W2. Sandra? Ja jestem przy Weeponcach i O2 robię choinkę i potwierdzam Tureta. Dobra, tak serio to baitowałem z tym Patrixem. Patrix nie jest. Myślałem, że ktoś może zaryzykuje coś tutaj po tym, ale widzę, że jednak jest spokój. Patrix tak naprawdę biegł przede mną jednak. I on w takim razie tego nie mógł zrobić. Prawdopodobnie to zrobiła osoba, która pobiegła do Specimena, bo drzwi się otworzyły. Ale no... Każdy z was jest w innej lokalizacji niż ten specimen, a nas jest tylko tutaj 5 osób, więc no ktoś kłamie. Tylko pytanie kto? Przyzna się ta osoba? To nie jest tak, że Patrix potwierdzał serwa, że był z nim po dwa te parę... Nie, Patrix nam go pomógł wyrzucić. Pomogłem ale, po prostu... Spotkanie temu, ale dwa spotkania temu. No to ja właśnie, ja myślałem kogo pomieszałem, bo zielona czapka zabiła. Jedna. I serw miał i Patrix. No to ten drugi zabił, serw był urlokiem. No właśnie, przecież mamy takie same czapki irlandzkie, więc to było do przewidzenia trochę. No. Jeden by mógł być oszustem. Nie, Patrix tutaj nam dobrze wytypował, a ja wiedziałem, że zielona czapka zabiła, więc jeżeli ten drugi był, no to Patrix, no, być nie może po prostu. I teraz tak. Czy my chcemy ryzykować? W kogokolwiek? Musimy! No nie ma wyjścia. Mamy dwóch. Mamy dwójkę, właśnie, cholercze. Szczerze, chyba najbardziej Stevek. Komi, giga, dzięki za kolejne 5 pakietów. Wojtas i wszyscy, którzy wygrali gratki. Poszła, ja pitole. Komi, wariat. Wspierający. Czekaj, Patrix, gdzie ty? No, raz z Wękiem jestem. Ja ci przypominam, że Trickster jest i że ten jeden z was mógł sobie przeskoczyć tam w 2 sekundy. Bo przecież w dekontaminacji jeszcze jest ten Trickster event. A to ja tego nie widziałem akurat, bo światełka były off, więc... W sensie nie było tricksterowych świateł żadnych. No nie... widział ktoś to pudło? Sprawdzał je. Ej, my z Patrixem jedziemy do góry, musimy odbyć i wygramy. Temu, że jest to pudło w dekontaminacji. Dobra, a to inne pudła ktoś znalazł? Albo wygłosować po prostu kogokolwiek, ja Stevek. To ryzykujemy w Stevka. Albo w Sandrę. Patrix, kogo byś ty zaryzykował? Nie wiem sam. Nie wiem. Dobra, ja ryzykuję w Stevka. Nie wiem, czy to jest dobry strzał. Turet gada legit, Sandra gada legit, nie wiem. Turet gada legit, no. Dobra, widzowie, jak wywalimy nawet crewmate'a, my to wygramy. My to wygramy, bo Loversi żyją razem. Proszę. Trickster. Ej, dobra. To było trochę bez powodu. Okej! Wygraliśmy!